Szczepionka jest dobra na wszystko. Tak przynajmniej można wysnuć, oglądając media. Marcin Austyn, PCH24TV. Zapraszam na program Jaka jest prawda? A moim gościem w studiu jest Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego PCH24.pl. Witam Państwa, witam Cię, Marcinie. Atmosfera oczekiwania na przyjazd pierwszej dostawy szczepionek, atmosfera budowana wokół pierwszego szczepienia, jakie zostało wykonane już w Polsce, przypomina no, bardzo jakieś takie wielkie, doniosłe, historyczne wręcz chwile, te nagłówki krzyczące z gazet, z portali różnych, także społecznościowych. Historyczna chwila już jest. No, mnie to żywcem przypomina, nie wiem, wydarzenie rangi lądowej na Księżycu. Tak mniej więcej można było odnieść wrażenie. Już ta atmosfera była budowana każdego dnia, kiedy dowiadywaliśmy się, że szczepionka już się zbliża do polskich granic. Już była widziana na przejściu granicznym. Zjadła hot doga na stacji, oczywiście na stacji tej... Narodowej stacji. Tak, oczywiście, to nie robimy reklamy, ale tam właśnie zjadła hot doga i wypiła kawę i już jedzie po Narodowej Autostradzie, aby narodowy program szczepień mógł się rozpocząć. Potem oczywiście pierwsza osoba zaszczepiona, druga, trzecia. No te kolejne już nie miały osoby takiego szczęścia, że nie zostały bohaterami narodowymi. Nie ich twarze nie obiegły kanałów informacyjnych, no to już trudno, no tylko the winner takes it all, po prostu, zwycięzca bierze wszystko i tyle. Faktycznie, abstrahując od oceny medycznej szczepionki, jak ona działa, co o niej wiemy, a właściwie czego nie wiemy, jak długo ona będzie działała i tak dalej, no ten spektakl medialny, który został urządzony, no miejscami był po prostu żenujący. Ja rozumiem, że w święta się może wiele nie dzieje, ale no znaj proporcje, mociumpanie. No tak, przypominają się takie chwile, jak lądował ten Antonow, największy samolot transportowy świata, z maseczkami. Tak, wszystkie stacje były wpatrzone w niebo. I premier bodaj, dobrze pamiętam, patrzył tak w niebo. Mi się wtedy jako żywo przypomniały sceny, niektórzy tu Killera cytowali, ale mi się przypomniała scena z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, kiedy dwaj bohaterowie patrzą na wystawę na dworcu kolejowym i tak przestawiają się w prawo, lewo. No to mniej więcej takie miny mieli wtedy ci bohaterowie patrzący w niebo, ale pamiętają Państwo, jak samolot inny, wielki, przylatywał do Dreamliner. Polski. Dreamliner, właśnie. I tam też pojawiały się informacje pod tytułem Dreamliner zjadł śniadanie, Dreamliner umył zęby i już leci do Polski. No widać wyraźnie, że media lubują się w takich sensacyjkach i nadają wydarzeniom ten wymiar taki show, żenującego tak naprawdę show. To oczywiście był zbieg okoliczności, o czym teraz powiem, bo tak się złożyło, że święta Bożego Narodzenia sprawiły, że było mało osób testowanych, ale tak można było odnieść wrażenie, jeśli ktoś bacznie obserwował dane dotyczące zakażeń, zgonów pod kątem COVID-a, to nagle te liczby spadły. Im bliżej ta szczepionka była polskiej granicy, tym te liczby spadały. W poniedziałek mamy tutaj notowane około tam 3000 zakażeń, 28 zgonów. Nagle no szczepionka jeszcze nie została dobrze użyta, a już działa, można by takie wrażenie odnieść. Tak w ogóle można odnieść wrażenie, że ta szczepionka działa nie tylko na to, aby zabezpieczyć ludzi przed koronawirusem, przed tą chorobą, ale też może wpłynąć, nie wiem, na pogłowie bydła, na to, jak się będą kury niosły i tak dalej. Tak to zostało rozdęte. Kwestia jeszcze... Ale właśnie, bo powiedziałeś, że spadły ilość zakażeń, no ale już w poniedziałek poświąteczny wiceminister zdrowia już nam powiedział, hola hola, że nie ma tak, że to spadło, że po prostu mniej testowano i teraz na pewno pójdzie do góry. No minister już wie, co będzie, no to jest też ciekawa zapowiedź. Ja myślę, że faktycznie tam wzrost będzie zauważalny, no bo po coś tą szczepionkę kupiliśmy przecież. Oczywiście, no i mamy przecież te narodowe szpitale, które są przygotowane na tych chorych. Mamy narodowy program szczepień przede wszystkim. A poza tym dowiemy się zapewne niedługo, że byliśmy bardzo nieodpowiedzialni we święta i słusznym było wprowadzenie narodowej kwarantanny, bo po Sylwestrze to by było jeszcze gorzej. Ale właśnie, już pan wiceminister powiedział, że przekonamy się, jak zachowywaliście się obywatele i obywatelki w święta i wtedy zobaczymy ilość zakażeń. Jakbyście grzeczni, posłuszni, to
to będzie dobrze, a nie, no to sami zobaczycie. Ale powiedziałeś o kwarantannie narodowej, to mi się też podoba, bo wydaje się, że teraz się odżegnuje od tego, co mówił minister Niedzielski podczas konferencji, mówiąc, że od 28 będzie kwarantanna, teraz się mówi, że to jest ten wzmożony etap obostrzeń. Dodatkowe ograniczenia. Tak samo godzina policyjna w Sylwestra też. Że to nikt nie używał takiej, to, że to media wykreowały. Tak, że to będzie zakaz przemieszczania i tak dalej, i tak dalej. No widać, że tutaj... ale taki zakaz, który jest, ale niby prawnie nie jest, ale jest, ale... Ale jak cię policja spotka, to cię może... zagmatwana konstrukcja. Na Sylwestra porządek jest taki, jakby już ktoś zaczął spożywać, moim zdaniem, świętować Sylwestra, bo taki mniej więcej bałagan, taki kociokwi jest, że nie jest, jest, można, nie można, wychodzą, nie wychodzą, policjant może, nie może, no to będzie wesoło, będzie się działo, to jestem o tym przekonany. A i żeby fajerwerków nie wystrzeliwać. Tak, bo to gromadzi ludzi. Tak. I poza tym też koronawirus może lubi fajerwerki, tak jak, nie wiem, lubi kościoły czy coś, no. To nigdy nic nie wiadomo. Nie, to lepiej nie sprawdzać, bo lepiej, może się oczywiście okazać, że będzie źle. Ale wróćmy jeszcze do tego pierwszego szczepienia. Mnie tam ujęła taka scena, kiedy to ta pierwsza pielęgniarka zaszczepiona otrzymała dawkę, wstaje z tego krzesła i lekarz, który ją szczepił, ściąga tą rękawiczkę jednorazową, którą miał na ręce. Bo to już zaczęło działać. I daje grabę pani, gratulując. Już bo działa. To już zaczęło działać, dlatego pan doktor mógł ściągnąć i zapomnieć o dystansie, o tym, żeby się witać przez, nie wiem, potarcie łokci czy żółwi. Nie, to już... A co będzie, jak drugą dawkę pani otrzyma? To... Właśnie, może wtedy nawet się gorąco tak bardziej przywitają. No faktycznie widać wyraźnie, że o myślenie trudno, kiedy tak rozbuchane to wszystko jest, to wyłącza się myślenie i działa się po prostu emocjonalnie. No więc właśnie, troszeczkę tutaj dworujemy, ale są takie poważne aspekty tego wszystkiego, bo budowana jest w społeczeństwie taka niezdrowa atmosfera podziału między tych ludzi, którzy idą za szczepionkami, bo to jest rozwiązanie sytuacji, wierzą w to, że to jest najlepsze rozwiązanie, a z drugiej strony są ci ostrożni, którzy mówią, no ale mało wiemy o tych szczepionkach, jak one działają, i tu nagle wszystkie te osoby, które wyrażają pewne wątpliwości, pytają, chcą wiedzieć, no chcą bazować na wiedzy. Mówi się, a to ciemnogród. Tak, tutaj panowie profesorowie Gut, pan profesor Simon parokrotnie powiedzieli, co myślą o ludziach, którzy nawet nie są antyszczepionkowcami, ale tak jak słusznie powiedziałeś, zadają pytania, chcą wiedzieć więcej, mają do tego prawo. Któryś z tych panów profesorów, już nie pamiętam, powiedział, że właściwie to jest taka wiedza specjalistyczna, że nawet lekarz nie wie. To, że tylko my... specjaliści wysokiej klasy, ta taka kasta poinformowana, wiemy i wam powiemy i cichutko, jak się komuś nie podoba, to że jest ciemny, to wiadomo, natomiast mogą go spotkać różne obostrzenia, a może zostać obywatelem drugiej kategorii. Widać wyraźnie, że jest taka tutaj, można powiedzieć, marksistowski podział próbuje się nam wmontować, że albo tak, jak właśnie uważają profesorowie Gut, Simon, minister Niedzielski, jego otoczenie, albo pan jest foliarz, ciemniak i w ogóle niegodnyś narodowego programu szczepień. Mówiąc, tylko zaszczepiony jest oświecony. Albo zadowolony. Albo będzie zadowolony, ponieważ jak się dowiadujemy, już propozycje pewnych bonusów dla osób zaszczepionych się pojawiają. A to, że nie będzie ich obowiązywała kwarantanna, to znów, że nie będą liczeni do tych limitów, które obowiązują, jeśli chodzi o zgromadzenia. Więc już pierwsze rzeczy są, a co będzie dalej, co może być dalej, bo tego, co będzie, to nie wiemy. Jak tutaj daleko mogą pójść wodze fantazji? A jak będą chciały? The sky is the limit. To tylko to ogranicza. Nie ma żadnych właściwie ograniczeń. No właśnie, tak jak tu powiedziałeś, to są bardzo poważne sprawy. My sobie tu tak troszkę dworujemy. Ale właśnie z tego, że w tym takim natłoku, w tym jakimś szale, no gdzieś gubi się zdrowy rozsądek. A to jest ważne, żeby działać jednak ostrożnie, z namysłem,
nie dać się ponieść, bo to są poważne sprawy zdrowia publicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj każde takie właśnie niezdrowe pójście za emocjami jest głęboko niewskazane. A ja tutaj, przepraszam, widziałem już takie różne propozycje, począwszy od takich głosów, to w mediach społecznościowych głównie takie przewalają się pomysły, że albo żeby dostęp do opieki zdrowotnej był ograniczany, jakaś taka trudniejsza kolejka, albo inaczej łatwiejsza kolejka dla tych, co się zaszczepią. No możemy sobie wyobrazić, no, o tym pisał portal PCH24.pl, że linie lotnicze już najprawdopodobniej będą wprowadzały ten obowiązek szczepień, żeby móc podróżować samolotem. I możemy sobie te kolejne dziedziny mnożyć i dodawać, i co nam z tego wyjdzie. Gdzieś widziałem w internetach tak zwanych, że ktoś proponował, żeby nawet odbierać rodzicom niezaszczepionym dzieci. Prawo do opieki nad dziećmi. Tu nie ma żadnych granic. Minister Dworczyk bodaj zapowiedział, że faktycznie będą te zróżnicowania między obywatelem zaszczepionym a niezaszczepionym. No ale w to wszystko przecież wiemy, że szczepionka jest nieobowiązkowa, więc nie mamy się czym martwić, nikt nas do niczego nie zmusi. No tak, tylko jest taka semantyka, że nie jest obowiązkowa, ale jak się nie zaszczepisz, to i do widzenia. Więc może lepiej niech zagrają w otwarte karty, wprowadzą obowiązkowe te szczepionki, przynajmniej będzie szczerze i jakoś bardziej prawdziwie. Oczywiście tam nie namawiam, ale takie właśnie podawanie, cofanie się, nienazywanie rzeczy po imieniu, to nie jest dobry pomysł. Ja wiem, że propagandowo to lepiej brzmi i kolejne sukcesy można ogłaszać, no ale czasem warto stanąć w prawdzie. A może to tak się scenariusz potoczy, że możemy, no bo przecież jakoś trzeba tą pandemię kiedyś zakończyć. Widzimy, że coraz więcej ludzi zauważa, że są po prostu oszukiwani, że tu troszeczkę się ich kantuje, szczególnie te osoby, które dostają po kieszeni, że tak powiem. Branże, przedsiębiorcy, których branże są zamykane, nie wiadomo dlaczego, bez jakiejś większej logiki, no zaczynają też kombinować, przeciwstawiać się tej władzy. No ale może to jest taki scenariusz, że no musimy przejść. Pamiętasz taką grafikę, jak rząd pokazywał, ile tam tych przypadków jest, jaki kolor strefy i one tak od zielonej przez żółtą do czerwonej. Potem chyba była ten taki, przed kwarantanną jeszcze jeden taki miejsce, takie ostrzeżenia dla nas. Potem narodowa kwarantanna i potem te kolory się tak zmniejszały. Ja mam taką teorię śmiałą, że po prostu strategia musi walki z koronawirusem musi przejść przez ten wykres, więc wprowadzenie narodowej kwarantanny to jest dla nas, to jest dumnie, a dwa, że to jest dla nas pozytywna wiadomość, bo teraz już będzie tylko lepiej i te, plus te szczepienia i plus to wszystko i po prostu sukces, od sukcesu, będzie, od sukcesu będzie do sukces sukcesu, oczywiście, to. Że tak. No to jest oczywiście bardzo możliwe, że i tak naprawdę warto to zauważyć, co mówiłeś, czyli brak tej konsekwencji, bo te liczby, gdyby faktycznie obowiązywały, to wydaje mi się, że strefa czerwona, żółta już by przechodziła, no ale to wszystko była mądrość etapu. Ale to znowu wszystko jest wina obywateli, którzy nie dość, że nie przyznają się do tego, że są chorzy, to jeszcze nie realizują zleceń na wymazy, które dostają od lekarzy. I to wszystko jest wina ludzi, bo tak naprawdę tych chorych jest, czy zakażonych jest. Właśnie wina jest ludzi chorych, że są chorzy po prostu, a ludzi tych, co umierają, że umierają. Oczywiście wszystko władza robi wspaniale, a winne jest jak zawsze społeczeństwo. To już skądś znamy, słyszeliśmy tego typu myślenie, tego typu sposób sprawowania władzy. Niemniej ta sytuacja tego kryzysu obnażyła pewne słabości i pewnie jeszcze obnaży to, w jaki sposób ta władza funkcjonuje, jak się sprawdza w takiej sytuacji. No coś wiemy więcej na pewno. Wiemy też po zapowiedziach chociażby Billa Gatesa, bo tak wszyscy patrzą na te szczepionki, że one teraz już sprawę załatwią. Rach, ciach, zaszczepimy ludzi i będzie po problemie. Dobrze, że mówisz zaszczepimy. Przepraszam, że wchodzę w słowo, bo jeszcze jakiś czas temu słyszałem określenie wyszczepianie. A, ja nie lubię tego. Nie, no to resztki włosów mi na głowie stają, bo wyszczepianie kojarzyło mi się zawsze z jakimś tam wyszczepianiem jakiegoś stada, z jakichś zwierząt i tak dalej, i tak dalej. No niektórzy tak samo bardzo doszukiwali pozytywnie się analogii, ale to... Bardzo pozytywnie brzmi też
termin wymazywanie. Wymazywanie, tak. Troszeczkę tak. mi się kojarzy inaczej niż no, ten język jest, może nie posiadam wiedzy specjalistycznej, może dlatego mi się tak kojarzy. Być może. Więc wracając do Billa Gatesa, gasząc tak troszeczkę ten optymizm ludzi, którzy wierzą w szybki sukces szczepionek, on powiedział nie mniej, nie więcej, że najbliższe miesiące będą najgorsze, jeśli chodzi o pandemię. No, Bill Gates, człowiek dobrze poinformowany, no i słuchałbym się w jego głos i być może jak on powie, że skończy się pandemia, to może właśnie się skończy. No, to są ludzie, którzy patrzą na ten świat zupełnie z innej perspektywy, więc kto wie, aczkolwiek takie zapowiedzi w jego ustach brzmią szczególnie złowrogo. Jeszcze jakby George Soros coś takiego powiedział, to na pewno byłoby właśnie pozamiatane. Szanowni Państwo, będziemy dla Państwa obserwować i komentować na bieżąco wszystkie wydarzenia, nie tylko związane z koronawirusem. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Łukasz Karpiel, Marcin Austyn. To jest program Jaka jest Prawda. On powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że możemy funkcjonować dzięki Państwu dobremu sercu, dzięki Państwu wsparciu. Prosimy o to wsparcie. To, jak to uczynić, jest w opisie do tego filmu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.